Zawał serca to stan zagrażający życiu, podczas którego dochodzi do niedokrwienia serca, co w konsekwencji prowadzi do nagłego zatrzymania krążenia. Zawał często spowodowany jest dużym stresem, brakiem snu lub zmęczeniem. Może wydarzyć się wszędzie. Karol, co Kasia, co się stało z Karolem? Halo? Karol, słyszysz mnie? Karol, otwórz oczy, co się stało? Karol? Pomasuj mu mostek. Karol? Spróbuj, zobacz, czy mu coś... Karol? Słyszysz Karol, mnie? Otwórz oczy. Karol? Ocenię przytomność. Ból w klatce piersiowej może rozprzestrzeniać się na ramiona, szyję, szczękę, plecy lub brzuch. Trwa on zazwyczaj powyżej 20 minut. Poszkodowany nie jest w stanie pokazać miejsca bólu, w związku z czym zazwyczaj przykłada całą dłoń do klatki piersiowej. Szymon, on mnie oddycha. Dzwoń na 999. Przemek? Tak. Karol nie oddycha. Przynieś AED i apteczkę. Okej, biegnę na pocztę. Dzień dobry. Nasz kolega Karol zasłab, nie oddycha. Podejrzewamy zawał serca. Zadzwonię jeszcze na portiernię. Zadzwoń. Halo? Moje nazwisko Dominiczak Szymon, jestem ratownikiem. Nasz kolega Karol zasłab. Znajdujemy się na starej kotłowni. Jest wezwane pogotowie ratunkowe. Proszę ich skierować na starą kotłownię. Tak, ktoś wyjdzie przed bramę, będzie czekał. Zespół ratownictwa medycznego jest już w drodze. Kasia, zmienię cię. Rozpakuję AED, przygotujcie go. Przerwij uciski, rozetnę koszulkę, ogolę klatkę piersiową. Rozcięcie odzieży i ogolenie owłosionej klatki piersiowej pozwolą Ci poprawnie umieścić elektrody na ciele poszkodowanego. Przyklej elektrody AED. Szymon, przerwij na chwilę, podłączę elektrody. Defibrylator jest zaprogramowany tak, aby działać bezpiecznie w różnych sytuacjach. Nie bój się, nie da się użyć go omyłkowo. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylację wykonano. Wykonuj uciskanie klatki piersiowej. Poszukaj, Szymon, coś, podłożymy mu pod plecy. Przemek, wyciągnij folię, wyłącz elektrody. Okay. Położymy go w pozycji bezpiecznej. Sprawdzę oddech. Oddycha. Może to przykryć.